Kreml szerzy kłamstwa na temat. Polski. Żaryn. Celem jest wzbudzenie nieufności między Ukrainą i Polską Stanisław Żaryn. Celem rosyjskiej propagandy jest wzbudzenie nieufności między Ukrainą i Polską. Celem działań rosyjskiej propagandy jest wzbudzenie nieufności między Ukrainą i Polską, rozbijanie współpracy, ukazywanie Zachodu jako podmiotu agresywnego wobec Rosji, zaś Polski jako „podżegacza wojennego”, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Siergiej Maryszkin kontynuuje operację informacyjną przeciwko Polsce i USA. Szefy wywiadu Rosji szerzy insynuację pod adresem Peliusa, przekonując kłamliwie, że oba państwa szykują plus polską aneksję zachodniej Ukrainy plus, napisał w czwartek na Twitterze Stanisław Żaryn. W ocenie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych kłamstwa dotyczące rzekomych planów ataku Polski na zachodnią Ukrainę są powtarzane od kilku lat. W sposób szczególny kampania została zintensyfikowana po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. W oczernianie Polski włączają się najwyżsi urzędnicy Kremla, podkreślił. Celem działań rosyjskiej propagandy jest wzbudzenie nieufności między Ukrainą i Polską, rozbijanie współpracy PLU-a, ukazywanie Zachodu jako podmiotu agresywnego wobec Rosji, zaś Polski jako plus podżegacza wojennego plus, który eskaluje napięcia, a nawet zagraża pokojowi w Europie, dodał Żaryn.